Tauron zbuduje największą w Polsce farmę fotowoltaiczną. Inwestycje współfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mysłowice. To właśnie tu powstanie największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach, mówi prezes spółki Tauron Artur Michałowski. Pierwszy etap 37 MW. Drugi etap 60, docelowo 100 MW. Panele zajmą obszar 16 hektarów. To tyle, ile w sumie zajmują 22 boiska piłkarskie. Pracownicy Taurona zainstalują tutaj 94 tysiące paneli fotowoltaicznych o mocy 395 W każdy. Łączna długość stołów fotowoltaicznych, na których montowane są panele, wyniesie 47 km. Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację pierwszego etapu przedsięwzięcia Tauron otrzymał 82,5 miliona złotych nieoprocentowanej pożyczki. Pozwoli ona sfinansować 67% wartości całej inwestycji. Szacunkowy koszt całego projektu to około 120 milionów złotych. Znakomicie się współpracuje z tak nowoczesną firmą, z tak firmą przewidywalną i z taką firmą, która chce inwestować właśnie w jak najbardziej nowoczesne rozwiązania, w rozwiązania, które dążą do tego, aby było środowisko jak najczystsze. Farma fotowoltaiczna będzie produkowała 39 tysięcy MWh zielonej energii rocznie. Inwestycja powstaje w ramach realizacji programu budowy elektrowni słonecznych na terenach poprzemysłowych należących do grupy Tauron. Spółka rozpocznie inwestycje od marca. Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji w połowie przyszłego roku. Tak, widzimy przyszłość. Konsekwentnie realizujemy zielony zwrot Taurona.